Cześć, witajcie na kanale Shot Off. Dzisiaj, zanim zaczniemy, dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, ekipa Shot Off się powiększyła o jedną osobę, czyli o kolegę, który właśnie tutaj trzyma kamerę. Zatem powitajcie Jimmyka w naszych progach strzeleckich. Też zaczyna swoją przygodę ze strzelectwem, więc w ogóle to jest fajna sprawa. Natomiast druga ważna informacja to jest Euro Target Show, która już za kilka dni stanie się rzeczywistością i ja Was zapraszam serdecznie na moje stanowisko. Dokładne koordynaty znajdziecie w opisie. A dzisiaj, moi drodzy, P09, ale w wersji na boczny zapłon postanowiłem pójść za ciosem, ponieważ ostatnio pojawiły się dwie bronie na boczny zapłon, no to postanowiłem, że zrobię i trzecią. Ale akurat w tym wypadku mamy do czynienia z pistoletem, który budzi u mnie bardzo pozytywne skojarzenia i jednocześnie wspomnienia. Mimo że miałem CZ-kę P09, ale w wersji na centralny zapłon, to tutaj jest pistolet, który po prostu działa i serdecznie go polecam. A dlaczego? To za chwilę się dowiecie, ale najpierw czołówka. Dlaczego generalnie mam miłe wspomnienia z P09? Ponieważ taki pistolet, tak jak chyba wspomniałem, miałem przez jakiś czas i uważam, że w ogóle ta konstrukcja to jest świetny miks pistoletów nowoczesnych i pistoletów tradycyjnych kurkowych, dlatego że mamy kilka bardzo ważnych zalet z jednego systemu i z drugiego systemu. Jaki? Przede wszystkim pistolet ma szkielet plastikowy. W sensie ten plastik, który otula nam szkielet, jest plastikowy, w związku z czym noszenie tego pistoletu, jeżeli pracujemy na strzelnicy bądź no, mamy jakiekolwiek plany chodzenia z pistoletem, przenosząc go na przykład w skrycie, sprawia, że możemy go nosić przez cały dzień, nie czujemy takiego dyskomfortu. Jednocześnie ma system kurkowy, który bardzo pomaga podczas strzelania sportowego czy strzelania dynamicznego. Po prostu taki spust jest o wiele wygodniejszy dla strzelca. A kolejną bardzo ważną sprawą jest to, że mimo że jest to system kurkowy, to w wersji na centralny nabój mamy normalnie blokadę iglicy, taka jaka jest w bloku. Pozwala nam bezpiecznie przenosić, nawet jeżeli mamy kurek napięty. A to jest bardzo ważne. W tych pistoletach mamy również możliwość wyboru, czy chcemy mieć blokadę pistoletu, czy chcemy mieć dekoker. W tym wypadku mamy zamontowany dekoker. Pod kątem sportowym ma to większy sens. Tutaj w ogóle mamy wersję utaktycznioną, czyli mamy zamontowaną latarkę, mamy zamontowany kolimator. Tak mój kolega, właściciel tego pistoletu, taką miał fantazję i tak go sobie zmontował. Ja oczywiście uważam, że to jest troszeczkę aż za dużo jak na pistolet 22LR, no ale jakby każdy robi tak jak lubi. Natomiast to wycięcie oczywiście jest zrobione na zamówienie. Te pistolety nie występują w wersji Optic Ready i powiem więcej, wersja 22LR w ogóle ma troszeczkę inaczej wykończony zamek, więc jeżeli kupimy płytkę pod kolimator do P09 czy P07, to ono tutaj nie będzie pasować niestety. Nie ma w tym momencie płytki pod kolimator, jeżeli chodzi o wersję 22LR. To po prostu wynika z tego, że mamy troszeczkę inne celowniki, inaczej zamontowane i no, niestety to nie będzie pasować. Natomiast no, mówię, tutaj jest wycięcie, nie powiem gdzie, bo za takie rzeczy się płaci, natomiast zostało to zrobione bardzo schludnie i z tego co wiem, nie generuje żadnych problemów. Zatem zobaczmy, jak to będzie strzelać. Tylko słuchawki załóż. Troszeczkę mogła się jakość dźwięku popsuć, bo musieliśmy włączyć wyciąg. Natomiast postrzelamy sobie, zobaczymy, jak ten pistolet pracuje. Z tego co wiem, od mojego kolegi, który z tego pistoletu strzela już kawałek czasu, nie ma aż tak dużego problemu z amunicją. Większość łyka, ale jeżeli weźmiemy takie najtańsze z tak zwanego słoika, no to niestety tutaj już pojawiają się problemy, zacinki i tak dalej. Ale w tym momencie korzystam z MagTecha w pudełkach i do tej pory nie zauważyłem jakichkolwiek problemów z tym pistoletem. Jesteśmy na około 20 metrach, 18-20 metrów w przypadku strzelnicy FSO. I zobaczymy, jak ten pistolet sobie poradzi. Albo bardziej, jak ja sobie poradzę. Tylko ten kolimator ma jeden duży minus. Nie ma regulacji, to jest chyba jakiś najtańszy Vector Optics. Nie ma regulacji jasności plamki i mam wielką czerwoną plamę. Aha. Pierwszy problem. Zauważyłem, że
przypadku, kiedy strzelamy z amunicji o standardowej prędkości, raz na jakiś czas, bo już strzelałem z tego pistoletu wcześniej, natomiast raz na jakiś czas po prostu zdarza się, że zamek nie zrobi pełnego cyklu i wtedy jest problem po prostu z dalszym strzelaniem. No, trzeba przeładować. Z reguły nie ma już łuski, wcześniej w komorze nabojowej, co oznacza, że łuska wypadła, tylko po prostu nie załadowało kolejnego naboju. No dobra, to lecimy dalej. Jeszcze jeden strzał powinien być. No i dobra, pusto. Zobaczmy, co na tarczy. Przekonany jestem, że nie wyszedłem z czarnego i to przekonanie chyba jest dobre. Zasadniczo nie wyszedłem z dziewiątki. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, co daje nam 96 punktów na 18-20 metrów. Gdyby ten kolimator mógł dać troszeczkę mniejszą kropkę, bo po prostu ta kropka zasłania całe to pole, jakby można było ustawić mniejszą kropkę, to wydaje mi się, że można byłoby to jeszcze celniej strzelić. W moich rękach strzelca, który jest niedoświadczony w kontekście precyzji, wyszło całkiem poprawnie. Wydaje mi się, że chyba bez wstydu, co? Bez. No dobra, to teraz zakładam mój zegarek mocy, czyli timer, i zobaczymy, jak ten pistolet sobie poradzi w tej kwestii. Bo tak jak wam powiedziałem, on ma bardzo fajny system spustowy. I z tego, co mi się kojarzy, to jest ten sam system spustowy, który jest w pistoletach na centralny zapłon. Co oznacza, że praca powinna być naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Dobra, tak patrząc na szybko po timerze, mniej więcej splity 20 milisekund. Jak próbowałem zrobić szybciej, no to nie ukrywam, że ten spust miał pewien problem. Nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, czy to jest kwestia amunicji, że po prostu wolno pracuje zamek. Natomiast mogliście zauważyć, że miałem kilka sytuacji, w których coś poszło nie tak. Po prostu ten mechanizm nie zadziałał tak, jak powinien. I mam podejrzenia, że po prostu to jest kwestia nie samego spustu, tylko to jest kwestia w tym wypadku amunicji? Nie wiem. Przy spokojnym strzelaniu nie było takich problemów. 20 milisekund. O, teraz o wiele lepiej. 0,15. Teraz jeszcze lepiej. 0,14. Koniec amunicji. Przy drugiej próbie było troszeczkę lepiej. Robiłem splitę tam poniżej 0,15, więc jest ok. Ale cały czas mam wrażenie, że to jest po prostu kwestia amunicji, że tutaj przydałaby się po prostu amunicja o troszeczkę większej prędkości. Magtechy są o prędkości standardowej, te, które mam. Więc, no cóż, nie tym razem, nie z nimi. To nie jest pistolet do jakichś strzelani PSC, więc raczej on służyłby do zabawy, do treningów. Jest świetny do zastosowań, jeżeli mamy dzieci na przykład, i do takich zastosowań rekreacyjnych, kiedy chcemy dzieci nauczyć strzelać. Więc pod tym kątem naprawdę świetny, bo jest przede wszystkim lekki. I praca z pustu jest bardzo przyjemna, daje satysfakcję. Można spokojnie trafić w tarczę, nawet dla osób mega początkujących. Proszę bardzo, przedstaw się. Cześć, jestem Dżemik, nazywam się. Mój pierwszy raz. Dobra, dawaj. No
No dobra, może zostać w kanale szotów. Nie ma, jakby to powiedzieć, przypału nie ma. Nie ma lipy. Nie ma lipy. Dobra, koniec amunicji. Po raz któryś zamek nie zostaje w tylnym położeniu i po raz któryś przekonuje się, że tutaj chyba problemem jest jednak ta amunicja, która generuje za mało energii. Okej. Okay. Z jednej ręki już troszeczkę gorzej, trochę szybciej strzelałem, ale zasadniczo nie zauważyłem tego, żeby coś było nie tak, jeżeli chodzi o pracę zamka. Ten chwyt nie był kompletny, no ale jest okej. Jak na jedną rękę. W Alfie bym się zmieścił. Dobrze, zatem sobie rozbierzmy ten pistolet i zobaczmy, jak on wygląda w środku. Oczywiście przed rozpoczęciem jakichkolwiek manewrów z otwieraniem sprawdzamy komorę, czy jest pusta. Jeżeli jest pusta, mimo że to jest 22LR, oddam sobie strzał kontrolny. Dobra, zatem jak otworzyć P09, P07? Tu mamy dwa znaczniki. Te znaczniki muszą znaleźć się w jednym położeniu. Jak się znajdą, bierzemy sobie coś do pomocy. Można nawet to pewnie i palcem zrobić, ale jest zimno, nie chce mi się. Wyjmujemy blokadę i możemy wysunąć zamek. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to oczywiście bardzo, powiedziałbym, delikatna sprężyna powrotna na plastikowej żerdzi. Dalej, lufa. Standardowo, no tutaj nic nie ma nadzwyczajnego. Jest po prostu dobrze, ta lufa jest akurat bardzo dobrze wykonana. Jeżeli sobie spojrzymy na wykończenie powierzchni, to widać, że było to robione z bardzo dużą precyzją. Jeżeli chodzi o zamek, on się troszeczkę różni od zamka w wersji na centralny zapłon. Przede wszystkim nie mamy blokady iglicy, która występuje w wersji na 9x19. Po drugie, zamek jest aluminiowy, jest bardzo leciutki i niestety jakościowo to ten zamek nie wypada tak świetnie jak w wersji na nabój centralny. Z tego powodu, że po pierwsze możemy zauważyć dosyć wyraźne ślady po narzędziach. Możecie tego, nie wiem czy to będzie widać na nagraniach, natomiast na żywo są ślady po narzędziach. Wykończenie powierzchni jest, powiedzmy, że no takie sobie, no ale w wypadku aluminium troszeczkę inaczej wygląda proces zabezpieczania niż jak w wypadku stali, więc tutaj też mamy pewne ograniczone możliwości. Natomiast widać, że ten zamek jest po prostu gorszej jakości. No ale jakby to jest 22LR, to nie jest centralny zapłon, mamy troszeczkę inną energię i zakładam, że zużycie tego, jeżeli chodzi o materiał, będzie też troszeczkę inne. Natomiast tutaj w tym wypadku mamy na pewno do czynienia z aluminium, a nie ze znalem. Jeżeli chodzi o system spustowy, to tak jak powiedziałem, cały mechanizm jest moim zdaniem jeden do jednego, tak jak jest to w wypadku wersji na zapłon centralny i mam pewne wrażenie, musiałbym to zweryfikować, natomiast mam pewne wrażenie, że jeżeli chodzi o szkielet, to część plastikową, to jest chyba nawet to samo. Wiem, że występują wersje, gdzie mamy po prostu konwersję i możemy kupić P07 czy P09 wersji na centralny zapłon, ale jednocześnie możemy dokupić sam zamek i wtedy tylko zmieniać w zależności od tego, co potrzebujemy robić w danym momencie. Dla ciekawskich, którzy zaintrygowali się tym urządzeniem optoelektronicznym zwanym kolimatorem. Otóż możemy zauważyć jedną rzecz, że mimo że to jest wycięcie, to jednak jest jedna płytka, która tutaj jest takim pośrednikiem, jeżeli chodzi o montaż. Nie wiem, czy taki był cel, czy taki był zamiar, czy to po prostu wynikało z budowy i po prostu nie można było zrobić gwintów tam, gdzie są te oryginalne śruby.
jeżeli chodzi o kolimator, natomiast wygląda to moim zdaniem bardzo ładnie i przede wszystkim pracuje. Pytanie jest takie, czy te problemy, które teraz mam z przeładowaniem, nie są po części wynikiem tego, że masa tego zamka jednakowo wzrosła. Jeżeli ktoś testował ten pistolet P07 w wersji na 22LR z tą amunicją i nie miał problemu, to niech pisze w komentarzu. Natomiast ja strzelałem wcześniej z innej amunicji, też o standardowej prędkości, no i nie było takich problemów, więc może to jest kwestia po prostu MacTecha. Kurczę, no całkiem fajnie się pracuje na tym pistolecie. Mimo tak szybkiego strzelania, no w tej dwójce się znalazłem. Byliśmy na 15 metrach. Jest git. Naprawdę bardzo fajnie się na nim pracuje. I jeżeli mam być szczery, jeżeli ktoś szuka pistoletu na 22LR, no to jest naprawdę świetny wybór. Tak jak powiedziałem, ten pistolet jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. Przede wszystkim dlatego, że odpowiada prawie 1 do 1, jeżeli chodzi o broń na 9 mm. Po drugie, spust, praca spustu jest taka sama, co jest bardzo dużym plusem. Po trzecie, jak na 22LR, jak na tą cenę, jest naprawdę wykonany bardzo dobrze. Tak jak powiedziałem, mankamentem jest tylko to, że te wycięcie pod celowniki tutaj są nie takie same jak w wypadku pistoletów na centralny zapłon. No i jakość wykonania zamka, która no niestety odbiega od wersji na centralny zapłon. No ale może to też wynika po prostu z technologii, którą wykorzystują. Cały czas zostaje zamek z przodu. Tak. Dobra, teraz sobie zobaczymy, jak będzie mi się strzelało na tarczach, które często stosuję jako tarcze treningowe. Jesteśmy mniej więcej na 5 metrach, ale to wystarczy, ponieważ tarcze są małe. Ok. Oprócz tych dwóch, które mi zeszły, to potem było w porządku. To czas na podsumowanie. P09 Kadet, czyli CZK na 22LR, moim zdaniem, według moich subiektywnych odczuć, jest jednym z fajniejszych pistoletów na boczny zapłon. Wydaje mi się, że egzekwo z Zigzauerem P322. Ponadto spełnia szereg warunków, które sprawiają, że dla mnie taki pistolet zaczyna mieć sens. Przede wszystkim 1 do 1 odwzorowuje pierwowzór na centralny zapłon, czyli po prostu P09. I w takim wypadku, jeżeli posiadałbym P09, to P09 Kadet będzie świetnym rozwiązaniem, jeżeli faktycznie chcę zmniejszyć koszty treningu. Przede wszystkim ten sam rozmiar, mogę korzystać z tych samych akcesoriów, ponadto ten sam mechanizm spustowy, ten sam manual, kształt zamka i tak dalej. Po prostu to zaczyna mieć sens. Po drugie, jest wykonany poprawnie. Ciężko jest się do czegokolwiek przyczepić i w tej cenie, czyli około 2500 zł, dostajemy spoko wyglądający pistolet. Po trzecie, moje subiektywne odczucia z samego strzelania były bardzo pozytywne. W statycznym strzelaniu nie miałem żadnych problemów. Spust jest zasadniczo bardzo prosty, więc można rekomendować ten pistolet osobom początkującym oraz dzieciom, bo ten pistolet jest również lekki, więc jakby to wszystko fajnie się spina. W strzelaniu dynamicznym miałem faktycznie problemy, ale wynikały moim zdaniem one z źle dobranej amunicji, więc wystarczy tylko nad tym popracować i wydaje mi się, że całość będzie również fajnie hulać. Więc mimo, że to rzadko się zdarza, w 100% polecam ten pistolet. Jeżeli ktoś się zastanawia, co kupić na 22LR, bo chce i koniec, P09 Kadet ma moją okejkę. I to by było na tyle. Ja chcę podziękować Jimikowi za to, że podjął się współpracy ze mną i będzie od tej pory dzielnie dzierżyć kamerę w swoich rękach, bo już widzę, że teraz jakość materiałów się polepszyła, więc następne będą na pewno lepsze. Ja Was jeszcze serdecznie zapraszam na Euro Target Show, tam możemy się spotkać i zostawcie subskrypcję. Cześć!